fabularnej w Gdyni i to jest ona, Magdalena Dzielecka. Jesteśmy, dzień dobry. Dzień dobry. Który raz jesteś na festiwalu w Gdyni? Nie wiem. A lubisz tu przyjeżdżać? Lubię, miałam długą przerwę, bo nie miałam filmu w konkursie wiele, wiele lat. Postanowiłam nie przyjeżdżać jako skromny obserwator. I bardzo się cieszę w związku z tym, że w tym roku film Lęk Sławka Fabickiego jest w konkursie głównym, więc w pełni moja obecność jest tutaj uzasadniona. Może być absolutnie nieskromna obecność, nie jesteś tutaj dzisiaj zwykłym oglądaczem i widzem, tylko jesteś niesamowitą aktorką, która stworzyła kreację, która zapiera dech w piersiach. Ten film Sławomira Fabickiego, Lęk, w którym gracie razem z Martą Nieradkiewicz, gracie siostry, porusza, powoduje, że zaczynasz w ogóle myśleć inaczej o życiu. Ja trochę wyszłam z pokazu i zaraz zadzwoniłam do ciebie, bo to, jak przeprowadzasz swoją bohaterkę przez tak skrajne stany emocjonalne, myślę, że jest czymś bardzo piekielnie trudnym do zagrania. Uf. I piekielnie trudnym do opowiedzenia też. Tak. Więc nie pytaj mnie jak, no po prostu ten scenariusz pierwszy raz przeczytaliśmy właściwie wspólnie jakieś 10 lat temu. To jest ten scenariusz Moniki Sobień, tak. W szkole Wajdy było takie performatywne czytanie, zresztą z Martą, więc ten skład się nie zmienił. Nie zmienił, ale minęło sporo czasu. Może to dobrze, nie wiem, jaki powstałby film wtedy, gdyby od razu mógł być realizowany. Nie ma już jakby co gdybać na ten temat. No i to jest oczywiście wspaniały materiał do grania, co tu dużo mówić. Na takie role się czeka, o takich rolach się marzy. Sławek powierzył ją mnie, jeszcze w takim zestawieniu z Martą, z którą już grałyśmy siostry kiedyś u Tomka Wasilewskiego, oczywiście o innym problemie, w innej troszeczkę konfiguracji emocjonalnej, ale bardzo się lubimy, cenimy i dobrze nam ze sobą w pracy i poza. I poza. To jakoś po prostu zadziałało. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam zagrać taką rolę w filmie, bo w teatrze takich ról trochę już grałam i może można powiedzieć, że trochę już tą sobie wytrenowałam. Więc właśnie czegoś się nauczyłam i przeniosłam to doświadczenie do kina, bo miałam taką możliwość. Pamiętam, jak kiedyś mi powiedziałaś, że nawet powiedziałaś Krzysztofowi Warlikowskiemu, że już masz dosyć cierpienia, płakania, umierania w teatrze. A teraz jak oglądałam Lęk, pomyślałam sobie, że to wszystko się przydało, że znaczy ja nie mówię, że to są klisze, ale masz gdzieś taką, nie chcę powiedzieć łatwość, ale... Tak, tak, taki rodzaj aury mam też i mogę powiedzieć, bo wiem to już o sobie, po ładnych paru dziesięciu latach w tym zawodzie, że łatwiej mi przychodzą te cięższe emocje, te trudniejsze tematy, niż coś lekkiego, niż komedia, niż jasność. Więc no dlaczego z tego nie skorzystać i dać widzom to, co we mnie jest i ten rodzaj jakiejś takiej emocjonalności, która jest zbudowana czy oparta na cierpieniu, na bólu, na lęku właśnie, na jakimś pogubieniu, na jakiejś niepewności, na rezygnacji, ale też jakiejś wrażliwości, która mam nadzieję porusza i potrafi może też widza sprowokować do własnych przemyśleń, do zadania sobie pytania. Do zadania pytania właśnie, ale na różne tematy, bo rozmawiamy z perspektywy dwóch osób, które widziały ten film. To jest opowieść o siostrach, z których jedna de facto wiezie drugą, żeby ta mogła odejść. Tak. I teraz można pomyśleć sobie, co bym zrobiła ja, gdybym była w takiej sytuacji śmiertelnie chorej osoby cierpiącej, tak, niezwykłej, ale też można sobie pomyśleć o niezwykłej siostrzanej, o tej towarzyszce, tak, o tych dwóch równoległych życiach i o dwóch różnych też cierpieniach. Że to są dwa równoległe światy, które idą obok siebie. Jeden bez drugiego nie istnieje. To nie jest tak, że tutaj jedna bohaterka jest, nie wiem, na pierwszym planie, a druga na drugim czy na dalszym. Jedna bez drugiej nie istnieje, bo równie interesujące jak to, co ja miałam do zagrania, miała do zagrania Marta. Bardzo skomplikowana, bardzo złożona postać, która towarzyszy, boi się, próbuje odwieść swoją siostrę od tego, wykonuje nieprawdopodobne wolty i szuka sposobu na to, żeby w jakimś sensie, nie wiem,
zareklamować jej jeszcze życie i zachęcić ją do życia. Bardzo ciekawe dylematy, bardzo ciekawa, ciekawa postać do zagrania. Jesteśmy na festiwalu, więc Państwo zapraszają. Czy nie? Nie zapraszają na film Piotra Dumały, na który miałaś pójść, ale nie pójdziesz, bo rozmawiamy. No, jest parę pokazów, jeszcze zdążę. Jeszcze zdążysz. To teraz będziemy sobie tak rozmawiały, żeby Państwo nas za chwileczkę usłyszeli, że dużo filmów jeszcze przed nami. Otóż to. I wszyscy Państwo... O, za 15 minut zacznie się film. Magda! To jest film, powiedziałaś o tym, co, że my sobie moglibyśmy zadać pytanie, co bym zrobiła ja, co bym zrobił ja, gdybym to postać. Zadałaś sobie takie pytanie? Oczywiście, ale nie znalazłam na nie odpowiedzi, bo to jest za trudne. Znaczy, mogę powiedzieć, że na dziś jestem szczęśliwa, że nie mam tego dylematu, że nie mam tego problemu, że jestem zdrowa, że moi bliscy są zdrowi. Ale oczywiście jako aktorka takie pytanie sobie zadawałam. Bardziej starałam się sobie wyobrazić, co też jest nie do wyobrażenia, ten rodzaj stanu, ten rodzaj bólu, którego ja też nie przeżyłam, który zmusza cię do tego, że się poddajesz, że rezygnujesz z życia. Jak wielki, jak niewyobrażalny musi być ból, który powoduje, że nie chcesz go dalej po prostu czuć i chcesz zrobić wszystko, aby ten ból po prostu zniknął. To jest dla mnie też nie do wyobrażenia, bo chyba zdrowi, niecierpiący ludzie nie potrafią sobie go wyobrazić, dopóki go nie poczują. Natomiast dla mnie ważniejsze było coś innego. To jest przede wszystkim film o wyborze, o stanowieniu o sobie, o wolnej woli. I co jest bardzo w dzisiejszych czasach tak, też ważne, tak, prawda? Tak, bo to akurat my opowiadamy o takim wyborze, mówimy o takim wyborze, który dotyczy decydowania o swoim życiu, o jego jakości, tak. o jego długości, o sposobie odejścia, o sposobie pożegnania się. Ale to dotyczy każdego tak naprawdę wyboru. To jest film o, moim zdaniem on zadaje pytania o po prostu wolność człowieka, o wolność osobistą, która dotyczy nas wszystkich i w różnych bardzo aspektach, bardzo różnorodnych aspektach od wolności, nie wiem, wyboru kobiet, po wolność, nie wiem, religii, czy polityczną, czy no, po prostu samostanowienia o sobie. I w tym znaczeniu on jest uniwersalny i on zadaje te pytania, jakby na ile też jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje wybory i podejmując jakąś decyzję, być w zgodzie ze sobą. No tak, i potem jakby konsekwencje tych wyborów są czasami nieodwracalne, jak w tym przypadku, prawda? Tak. I w wielu innych. Popatrz, 10 lat temu powiedziałeś, że powstał ten scenariusz. Tak. W jak innym świecie zrealizowaliście go, jeśli mówimy w kontekście wolności i prawa do decydowania o sobie. Decydowania o sobie, prawa do decydowania o swoim zdrowiu również, o dostępie do leczenia. Bardzo się dużo przecież mówi teraz o problemie psychiatrii, na przykład dziecięcej, o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży, o w ogóle dostępie do terapii, do leczenia, do jakby poprawiania jakości swojego życia i też o trudności tego dostępu, o trudności w tym, na ile możemy być, że tak powiem, kowalami swojego losu i decydentami czy scenarzystami swojego życia, a na ile z góry gdzieś przez różnego typu systemy narzucone są nam takie, a nie inne wzorce zachowań. Tak, no i w tym sensie ten film jest bardzo uniwersalny, tak jak mówisz. Teoretycznie pokazuje jeden problem, ale można go przełożyć na wiele innych. I natychmiast się pojawia ocena, bo rozumiem, że też dla mnie też oczywiście w widzu to też ma to wzbudzić taką refleksję, że w sposób naturalny oceniamy, czy to jest dobre, moralne, czy, tak. Dobre, niedobre, etyczne, nieetyczne. Czy pomoc w świadomym umieraniu jest etyczna, czy nie. W niektórych krajach jest, w innych nie jest. Otóż to, no bo twój wybór to jeden, ale jakby tak. Twoja bohaterka, która jak mówisz jest, znaczy bohaterka, którą gra Marta Nieradkiewicz, twoja siostra, jest jakby współodpowiedzialna, tak ona też podejmuje... Tak. Tak, ale też całe, cała przecież, no są kliniki, które za granicą to umożliwiają, czy pomagają w tym procesie. Natomiast ludzie, którzy towarzyszą tam, na miejscu, ci tak zwani opiekunowie, ludzie, którzy umożliwiają tę procedurę wykonać, też wykonują jakąś nieprawdopodobną pracę, jakby dla mnie humanitarną totalnie.
i taką empatyczną, natomiast oni też są współodpowiedzialni. Znaczy oni też mogą być narażeni na szykany, ocenę. Na ocenę, na nie wiem, ściganie nawet przez organa prawa. Mam nadzieję, że nas słychać pomimo tego Findelmundo, Piotra Dumały za chwileczkę, za 10 minut, potem będzie za 5. Potem za 5, takie dzwonki jak w teatrze. No ale to jest festiwal, ale on się rządzi swoimi... Ale on ma miejsce w teatrze, ale wiesz, to jest tak, on ma miejsce w teatrze i wydaje mi się, że też na tym polega wartość tych naszych wszystkich spotkań, że jesteśmy tu i teraz, że ty za chwilę pójdziesz obejrzeć. Że naprawdę tu jesteśmy. Prawda, że to nie jest żadna ściema. Tak. Magdo, robiłyście ten film praktycznie linearnie. Tak, miałyśmy to szczęście. Czy to było, czy Sławomir Fabicki powiedział, dziewczyny, zróbmy to tak, bo z jakiegoś tam powodu, czy tak się to ułożyło, czy chcieliście ten proces przeprowadzić? No nie tak do końca to było linearnie, ale rzeczywiście zaczęliśmy od prawie chronologicznie, bo najpierw mieliśmy zdjęcia po prostu w Polsce, a bohaterki wyjeżdżają z Polski samochodem, przemierzają potem Niemcy, aż dojeżdżają do Szwajcarii. Więc w tym sensie najpierw zaczęliśmy od Polski, potem skończyliśmy cykl zdjęć w Polsce, potem były Niemcy, a na końcu była Szwajcaria, czyli ta klinika docelowa. I to było, muszę powiedzieć, bardzo komfortowe i bardzo takie... No chyba mi się nie zdarzyło, żeby tak móc żyć z postacią w zasadzie jeden do jeden, trochę znowu jak w teatrze, że przeprowadzasz tę opowieść i też emocjonalność i sceny po kolei. To się bardzo rzadko zdarza. Produkcyjnie też rozumiem, że tu były jakieś uwarunkowania, że tak też było wygodniej, że chociaż mogło być tak, że zaczynamy od Szwajcarii, a potem wracamy. Nie wiem, jakby to było. Mogę powiedzieć, że to rzeczywiście pomogło, bo myśmy z tym filmem po prostu jechały tym samochodem, film drogi. Jechałyśmy tym samochodem. A nie jest też tak, że wasza relacja z Martą się budowała? Bo przecież, no wiadomo, znałyście się wcześniej, grałyście u Tomka Wasilewskiego w Zjednoczonych Stanach Miłości. No ale tak się zastanawiam, czy też między wami ta więź zacieśniała? Tak, oczywiście, że tak, bo też poza zdjęciami spędziłyśmy bardzo dużo czasu razem właśnie w podróży, w hotelach, po zdjęciach. Jadąc, nie wiem, przejeżdżając z punktu A już tam w Niemczech pociągiem 12 godzin do punktu B, właśnie do Lugano, bo tam kręciliśmy. Więc towarzysko i po prostu ludzko, myśmy były cały czas rzeczywiście razem, bo towarzyszą nam koledzy, inni aktorzy, ale w bardzo niewielkim stopniu. Właśnie, bo to jest film, tak jak mówimy, drogi. Pojawiają się tacy na moment, tacy bohaterowie, którzy też... Potykają nas różne przygody i tam rzeczywiście są koledzy, aktorzy, którzy na te krótkie momenty nas spotykają, ale tak naprawdę my byłyśmy cały czas spięte ze sobą. Sobą i to wy stanowicie jakby oś, wokół której ewentualnie jakieś tam satelity się pojawiają na chwileczkę i gasną, które budują te historie i też opowiadają o tych siostrach, bo ja będę wracać cały czas do tego, że myślę, że każdy z nas, kto ma rodzeństwo... Ja mam. Ja też mam. I właśnie mam starszą siostrę. Ja mam brata starszego. Właśnie siostry nie mam. Ale już trochę mam. Już trochę masz, bo masz Martę. Wiesz, myślę, że każdy z nas poza tą z kwestią umierania. Myślę, że oto rodzeństwo zada sobie to pytanie. Mm-hmm. Ja sobie zadawałam bardzo dużo tych pytań, bo przecież one są tak różne. One są z tak różnych światów. Tak blisko jest od tej miłości do nawet nienawiści. Nawet można powiedzieć, że na początku nie za bardzo się lubią. Ja mam wrażenie, że przez pół filmu one się nie lubią. Ta relacja jest trudna, jedna jest troszeczkę bardziej, czyli moja bohaterka jest trochę bardziej matką dla tej młodszej siostry, trochę ją tak postponuje, trochę ją wychowuje, trochę mówi, jak ma żyć, wszystko jej planuje, bo jest taką dobrze poukładaną prawniczką. Wiesz co, ja jej na początku trochę nie lubiłam jak Chyłki, ja w niej odnajdowałam, słuchaj, takich kilka cech po prostu. No ale potem to się jednak zmienia i ta relacja, to tylko pytanie, czy ta relacja się zmienia, czy wy ją tak budujecie na dzień dobry, żeby było widać, że one się nie lubią? To znaczy, to nie jest też tak, że się nie lubią, bo one w jakimś sensie są skazane na siebie i tego nie lubią raczej, że nie ma innego wyjścia. Trochę są pod ścianą obie, że ta jedna wie, że druga musi ją zawieść, a druga nie może odmówić. Natomiast z czasem tak naprawdę ta podróż, paradoksalnie, podróż o odchodzeniu, podróż do końca jest bliża. I one na koniec, moim zdaniem, są bardziej razem niż kiedykolwiek wcześniej. Tak, to prawda. No i też te różne światy. O,
Odbędzie się? Za 5 minut. Czyli film Piotra Dumały będzie po prostu dzisiaj budował naszą napięcie i naszą rozmowę. Pytanie, czy widziałaś, no nie mogłaś widzieć, skoro miałaś iść na ten. Nie, nie widziałam. No, a widziałaś coś innego? Widziałam wczoraj Doppelgangera. Widziałaś Doppelgangera i zobaczysz coś jeszcze? I zobaczę Chłopów dzisiaj, właśnie. Myślę, mam taką nadzieję, bo mam zarezerwowane. I nie wiem, czy więcej mi się uda, bo no właśnie mam takie zajęcia jak tutaj z tobą. Rozumiem, masz ciebie ciągle. Nie, ale pytanie, na ile to jest w ogóle, wiesz, wymaga jakiejś takiej, nie wiem, konsekwencji, jak sobie myślę, bo nie miałam świadomości, że ten scenariusz leżał 10 lat. Tak. Czy jeszcze miałaś, nie wiem, serce do niego, czy jeszcze ci się chciało do tej rzeki wchodzić, no bo byłaś pewnie 10 lat temu inną Magdaleną Cielecką. No tak, ale no, wiedziałam, że ten film po prostu jakby czeka na coś. Mhm. Oczywiście miałam, nie spędzało mi to snu z powiek, bo robiłam inne rzeczy. Tak. Gdzieś tam oczywiście z tyłu głowy był, czy my ten film jeszcze kiedyś zrobimy. Pojawiały się jakieś takie newsy, że a to już, a to... Potem przyszła pandemia, też to wszystko jeszcze bardziej przesunęła w czasie. Wiesz, ja nigdy dopóki nie wejdę na plan, nie mówię, że robię jakiś film, bo zdarzało mi się i to się po prostu zdarza nawet z dnia na dzień usłyszeć, że projekt nie dojdzie do skutku, upadł z jakichś powodów, albo ja w nim nie gram, różne są koleje losu, więc dopóki nie wejdę na plan, nie liczę na to, nie żyję tym. W momencie, kiedy wiem, że startujemy, to wchodzę na 100% i wtedy wiem, że jest praca do wykonania i się w niej zanurzam. Tutaj oczywiście musiałam się zanurzyć trochę wcześniej, bo musiałam się przygotować do tego filmu w odpowiedni sposób i teraz to mi zajęło troszkę. Musiałaś się przygotować do tego filmu, Magdo, bo to był ten film, to był ten projekt, o którym mówiło się głośno, Magdalena Cielecka obcięła włosy. To był ten film, prawda? To był ten film, tak. Ale oprócz tego? No musiałam schudnąć sporo, mimo mojej niedużej, że tak powiem, cielesności, ale jednak po to, żeby to ciało no, nie było tak witalne i umięśnione i zdrowe, jak moje odpukać jest, to po prostu przygotowywałam się z dietetykiem do tego. To było bardzo trudne, to było trudniejsze niż obcięcie włosów. No tak przypuszczam, ja jestem... ale czekaj, ale to znaczy co, wiesz, bo to w twoim przypadku rzeczywiście jeszcze schudnąć to jest wyzwanie. To było wyzwanie, jeszcze takie tak. Zdrowo schudnąć, no, prawda? Tak, tak. No miałam na to nie tyle czasu, ile myślę aktorzy w Ameryce, w Hollywood, więc trochę w przyspieszonym tempie. Ale skutecznie, bo rzeczywiście nawet teraz, jak widzę ten film, to wtedy tego jakoś trochę nie rejestrowałam. To widzę różnicę między tym, co jest, więc jednak również da się i to jest widoczne. Oczywiście to ciało, twarz też inaczej wygląda i to miało sens. Na początku tak trochę wątpiewałam, czy to się przeniesie, ale się przeniosło. I to obcięcie włosów, muszę powiedzieć, że przy tym wszystkim było właściwie lajtowe. Gdzieś też byłam na to nastawiona, nawet gdyby coś się wydarzyło właśnie, że na przykład okazałoby się, że nie robimy tego filmu, to ja te włosy i tak bym już obcięła, bo już byłam na to psychicznie gotowa, chciałam tego, trochę na to czekałam. Też czekałam na taką zmianę. Ta zmiana też bardzo fajnie gdzieś zafunkcjonowała we mnie, po prostu zarezonowała. Tak, tak, tak. I bardzo się też jakby od razu dobrze poczułam, nie było tak, że o Boże, że zaczęłam płakać, albo że czuję się brzydko, albo okropnie. Zrobiłam to odpowiednio wcześniej, żeby się też do tych włosów przyzwyczaić, do siebie przyzwyczaić, żeby też dać własnej głowie się ze sobą poukładać i ułożyć, żebym nie miała takiego odruchu, że ciągle coś poprawiam. Że szukasz włosów. Tak, i to była bardzo taka zmiana, która mi też bardzo dużo w tej roli po prostu dała, pomogła. No też dla mnie wizerunek i to, jak wyglądam, to jak to ciało pracuje, jakie to ciało jest, dla mnie w rolach w ogóle, w pracy jest bardzo, bardzo ważne. I to dało mi taką wiarygodność dla mnie samej, że taki start do budowania postaci elementarny, taki fundamentalny, masz z którego narzędzia, ja wychodzę. Proszę bardzo. Tak, tak. Mam narzędzie, tak. Jestem, ale rzeczywiście teraz sobie tak myślę, jak taka scena pod prysznicem, kiedy tam po jakiejś takiej trudnej sytuacji, tak. Marta pomaga, czy siostra Łucja pomaga ci. Tak. No to tak, pomaga gościa, to rzeczywiście taka jesteś tam jeszcze wysuszona. Wysuszona, tak. Odwodniona. Tak. I trochę tego jest. Mniej, że tak powiem, ciała, choć w twoim przypadku to bardzo trudno chyba. Tak. Potem jak skończyłam zdjęcia, natychmiast się najadłam. Ale co, poszłaś zjadłaś? Nie było zdrowego wracania do wagi. Nie. Pojechałam na wakacje i od razu po prostu... Włoskie jedzenie. Tak.
Magda, wszyscy nam tu pokazują, że powinniśmy kończyć, prawda? Tak. No, tak szybko? No tak szybko. Słuchaj, tak szybko. Oddam Cię innym, żebyś dobrze mogła ten film może Piotra Dumały jednak obejrzeć, a jak nie teraz, to przy następnym pokazie, bo wiem, że następni dziennikarze czekają na Ciebie. Ja Ci bardzo gratuluję tej roli, bo ona jest przepiękna, skłania do refleksji. Zobaczcie Państwo film Lęk Sławomira Fabickiego. Zapraszamy nie tylko tu, ale zapraszamy też do kin, bo ten film ma premierę. Nie wiem jeszcze, kiedy ma premierę. Chyba nie ma jeszcze daty ustalonej, bo jeszcze tam jakieś są festiwalowe pomysły. Słuchaj, oddaję Cię innym, a oddając Cię innym, podaruję Ci prezent jeszcze od naszej marki, naszego partnera. Dziękuję Ci bardzo, Magdalena Cielecka na festiwalu w Gdyni. Dziękuję. Dzięki.